Cześć, nazywam się Kasia Kiryczuk, reprezentuję Zespół Rekrutacji i Employer Brandingu PWC. Dzisiejszą rozmową rozpoczynamy serię materiałów wideo, dzięki którym dowiecie się więcej o pracy w naszym zespole audytu. Moimi gośćmi są dzisiaj Adam i Krysia. Cześć, jestem Krysia, jestem starszym konsultantem w dziale audytu ogólnego PWC. Hej, ja jestem Adam, też starszy konsultant w tym samym dziale co Krysia. Adam, Krzysia, bardzo wam dziękuję, że zgodziliście się przyjąć nasze zaproszenie i porozmawiać trochę więcej o waszej pracy. Na pierwszy ogień pójdzie Adam. Adam, dołączyłeś do PWC trzy lata temu. To już bardzo ładny, bardzo ładny czas, duże doświadczenie. Czy pamiętasz swoje początki w tej pracy? Oczywiście, że pamiętam, tak? To tak naprawdę pierwsza taka poważniejsza praca, umowa o pracę i tak dalej. Przyszedłem tak naprawdę tutaj z praktyk w innej firmie Wielkiej Czwórki. Nie z audytu co prawda, ale jakieś tam już obycie korporacyjne miałem, tak? Jednak zawsze jakiś tam mały stres był, bo to już nie praktyki, to już konsultant, associate w naszym języku. Więc jakiś stres miałem, tak, ale co mnie pozytywnie zaskoczyło to, że nie zostałem wrzucony na taką głęboką wodę. Od początku mieliśmy cykl wielu fajnych szkoleń, integracji z zespołami. No i wiedziałem, że gdzieś tam, jak czegoś nie, nie zrozumiałem, to mogłem zapytać. to dzisiaj tak naprawdę jest, jak czegoś nie, nie rozumiem, nie wiem, wiem, że mam menadżerów nad sobą, koleżanki, kolegów z innych zespołów, gdzie mogę po prostu, hej, nie robiłem tego nigdy, wiem, że ty robiłaś, to, czy możemy sobie to przegadać. Więc bardzo pozytywnie to wspominam, no jak powiedziałaś, tak już trzeci rok właśnie w tym miesiącu mi mija. Hmm. Kryś, ty jesteś w PWC rok dłużej niż Adam, Dokładnie. czyli wybrałaś naszą organizację 4 lata temu. Tak. E co skłoniło Cię do wyboru właśnie tej organizacji? E, to może zacznę od tego, że studiowałam na SGH e, i PwC dość często organizowało na SGH różne wydarzenia. Ja postanowiłam w jednym z, nim, w, z nich wziąć udział, e, bo po prostu mnie to zainteresowało. To wydarzenie miało formę, takiej ro, formę rozmowy z, ze starszym konsultantem, właśnie z działu, z działu audytu PwC. E, przyszłam tutaj do biura i po rozmowie, myślę, o, wow, Jaki super człowiek, jacy fajni ludzie tu pracują. I podczas całego tego procesu rekrutacji naprawdę spotykałam samych super ludzi, i dlatego e, i dlatego postanowiłam przyjść do PWC, bo mhm. wiadomo, że jeszcze y, jednocześnie brałam udział w rekrutacji w kilku innych firmach z wielkiej czwórki, ale wybrałam PWC i naprawdę y, bardzo się cieszę. Nadal się cieszę, nie żałuję tego wyboru. Y, no i i jest naprawdę super. Krysia, twój entuzjazm zostanie chyba z nami naprawdę tak. na cały przyszły tydzień, jak, jak nie miesiąc. Okej, um, okay, ale jesteś tutaj już cztery lata. Um, mhm. Liczymy na kolejne cztery oczywiście, jak nie więcej. E, I Domyślam się, że w czasie tych kilku lat um, przeszłaś przez różne stanowiska. Gdybyś tak. mogła nam powiedzieć, od czego zaczęłaś i gdzie teraz jesteś, um, żebyśmy mogli wyobrazić sobie, jak ten rozwój w naszej organizacji wygląda na Twoim przykładzie. Jasne. Zaczęłam od stanowiska Associate One, czyli konsultant pierwszoroczny. Jako, mhm. że miałam już doświadczenie w pracy w księgowości, więc od razu zaczęłam od tego stanowiska. Czasami niektóre osoby zaczynają od praktyk. Ja miałam tą możliwość od razu zacząć od Associate One. Pierwszy miesiąc to był miesiąc szkoleń, który wspominam bardzo dobrze. Mieliśmy też wyjazd integracyjny na cały tydzień, połączone ze szkoleniami, który też wspominam. Mam same miłe wspomnienia z całego tego miesiąca i też z wyjazdu integracyjnego. Następnie już od października zaczęłam pracę na projektach. Zazwyczaj jest tak, że mm, ktoś, kto przychodzi do PWC, dostaje Kilka projektów, takich na początek mm -hmm. od naszego zespołu Talent Link, który przydziela dane projekty. Później już jak. Tak przepracowałam, projekty, tak, tak, mm. tak. Przepracowałam już ten rok w audycie, przeżyłam, przeżyłam sezon i dostałam awans na kolejne stanowisko, czyli na Associate to konsultant doświadczony, konsultant mm -hmm. drugoroczny. Wtedy już na konsultancie drugorocznym miałam Kilka projektów seniorskich, żeby pokazać, że Mam te kompetencje, żeby zarządzać zespołem mhm. i żeby dostać awans na starszego konsultanta. Yy, a już później yy, przeszłam ścieżkę starszy konsultant pierwszoroczny, starszy konsultant drugoroczny. Za wiele się nie zmieniło, yy, jeżeli chodzi yy, o obowiązki yy, typu zarządzanie zespołem, kontakt z klientem. Mhm. Natomiast zmieniały się projekty i jak już yy, Byłam konsultantem drugorocznym, starszym konsultantem doświadczonym. To oczywiście mam spółki giełdowe, mhm. czyli takie większe projekty, w których biorę udział i które koordynuję. Czyli brzmi to trochę jak takie wdrażanie, odpowiednia Dokładnie. ilość czasu na naukę, Dokładnie. a potem już możliwość samodzielnego wykazania się. Dokładnie. Rozumiem też, że Wy cały czas pracujecie w zespole, więc tymi kompetencjami się wymieniacie. Tak jak Adam wspomniał na samym początku, że możecie, możecie zawsze kogoś zapytać tak. o, to, o to, co zrobić, gdy czegoś się nie wie. Uważam, że to jest naprawdę super sprawa. I właśnie odnośnie tego, bo mi na przykład bardzo podoba się to w pracy w Audycie i w pracy w ogóle w PWC, że mamy taką kulturę współpracy, teamworku, że rozmawiamy ze sobą, że dużo wymieniamy się wiedzą, kompetencjami. Nie boimy się też pytać innych osób o to, jak coś zrobić lepiej, albo co Mogliśmy zrobić lepiej i zastanawiam się, co jest waszym ulubionym elementem pracy w audycie? Jak sobie myślicie o tej pracy, to dlaczego ją lubicie? Co z mojego punktu mi się najbardziej podoba w audycie, to to, że zwiedzam, zwiedzam oczywiście w cudzysłowie, wiele różnych biznesów, różnych segmentów biznesów, mamy takie naprawdę unikalne spojrzenie i możliwość czy to sądzenia się na rynku produkcyjnym, czy w telkomach, czy w jakichś spółkach IT, czy po prostu w jakichś małych firmkach rodzinnych, które produkują na przykład jakieś części hydrauliczne, a muszą mieć wykonany audyt, tak, więc to jest taka naprawdę unikalna perspektywa, która daje też o wiele lepsze zrozumienie, nie, nie tylko może jakichś tam mechanizmów rynkowych, ale też yy, Rynku pracy chociażby w Polsce, tak? Czy jakich kompetencji potrzeba, czy co po prostu trzeba umieć, i co jest mile widziane? Fajne jest to, że Uczymy się nawzajem, i na Open Space możemy każdy może podejść do każdego tak naprawdę zapytać o coś i to jest super. Różnorodność projek projektów jest ogromną zaletą tej firmi, firmy, a też moim zdaniem bardzo ciekawe jest to, że też kontaktujemy się z CFO, z CEO, z takimi naprawdę ludźmi na wysokich stanowiskach mhm. i nie każdy w wieku 20. 23, 25 lat, bo my jesteśmy wszyscy bardzo młodzi, tak? W dziale audytu zaczynamy wcześnie. Już wtedy mamy możliwość takiego kontaktu i zdobywamy doświadczenia tak naprawdę na całe życie, więc to jest naprawdę super. Tak, ja to jeszcze w sumie dodam, że ta różnorodność projektów, żeby się jej nie przestraszyć, tak, na przykład jeśli kogoś interesuje jakiś szczególny rynek, mm -hmm. na przykład, nie wiem, spółki nieruchomościowe, czy jakieś tam paymentsy globalne, to można zawsze pójść porozmawiać właśnie z Talent Linkiem, o którym mówiła Dokładnie. Krysia i powiedzieć, hej, strasznie się inter interesujemy ten temat, chciałbym się w nim dalej rozwijać, tak. No i oczywiście w miarę możliwości dostajemy takie projekty, dostajemy takich managerów, mm. którzy mają ogromną wiedzę, żeby się nami się nie dzielić, więc różnorodność to jedno, ale jeśli chcemy się wyspecjalizować, to też nie ma z tym problemów tak. Widzę, że naprawdę ciężko was powstrzymać, żebyście przestali <laughs> tak, tak mówić właśnie. o tych pozytywnych um, rzeczach, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Um, zastanawiam się też, bo mówimy dużo o, o pozytywach pracy tutaj, zastanawiam się też, czy jak dołączyliście do e, PWC, jak zaczynaliście tutaj swoje takie pierwsze poważne e, doświadczenia zawodowe, to czy przychodząc do tej organizacji, e, Spotkaliście się wcześniej z jakimiś mitami dotyczącymi pracy audytora albo pracy w audycie i jeżeli się spotkaliście z tymi mitami, to co to za mity, co to za informacje były i jeżeli jakoś um, rzeczywistość zweryfikowała e, te mity, e, to które i jak naprawdę w praktyce e, wygląda zajęcie, które wy wykonujecie? Myślę, że główny mit jest taki, że audytor nie ma życia prywatnego, pracuje wiele godzin i siedzi tylko w Excelu i z nikim nie rozmawia. Jeżeli chodzi o Excela, to to nam pomaga tak naprawdę w wykonywaniu naszej pracy. My też korzystamy już z nowych narzędzi, czyli Power BI, Alteryx, które bardzo nas wspierają i które mm, upraszczają też y, wiele procesów. A jeżeli chodzi o nadgodziny, y, to oczywiście mamy sezon, tak, mamy ten gorący okres od stycznia do marca, gdzie pracujemy intensywnie, bym to nazwała, y, efektywnie. <ścoughs> y, trochę może więcej. Ale mamy też zespoły, naszego, zespół naszego Centrum Usług Wspólnych w Katowicach i ten zespół nas wspiera w wielu procesach. Mhm. I też mamy Centrum Usług Wspólnych w Lwowie, który też, które też nas wspiera. Działasz o spotkaniach z ludźmi, tak? Przede wszystkim my też jesteśmy u klienta bardzo często na projektach, mamy kontakt z księgowymi, można tych... Początkowych grade'ach, to są właśnie głównie księgowe, może główna księgowa, no ale później widujemy się z dyrektorami, prezesami, tak, dyskutujemy o biznesie. Czyli wszystko Wy... takiego rozwija się razem z czasem, który tutaj spędzacie, Dokładnie. Z których się Dokładnie. Mamy większe doświadczenie, więc po prostu łatwiej jest nam rozmawiać z dyrektorem, niż gdybyśmy Jasne. przyszli od razu do firmy i nie wiem, rozmawiali o utracie wartości środków trwałych, tak. Mamy takie szersze spojrzenie na cały mm. projekt, bigger picture. <laughs> tak. Czyli nie tylko sprawdzacie, ale też jesteście zaangażowani w te. Um, Łączenie kropek. Dokładnie. Dokładnie lepiej bym to tak. nie nazwała, dzięki dzięki Adam. E, super, bardzo e, bardzo fajnie i bardzo jasno opowiedzieliście mi o tym, czym się zajmujecie e, i e, jak wygląda praca audytora e, na co dzień. Na tym momencie zakończymy pierwszą część naszej rozmowy. Druga część naszej rozmowy będzie już jutro na naszych kanałach e, na social media, na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. Spotkamy się jeszcze raz z Adamem i z Krysią i porozmawiamy o tym, jakie kompetencje przydają się w pracy audytora i dlaczego warto jest wybrać tę ścieżkę kariery jako swoją ścieżkę zawodową.